Grupa została założona w roku 84. Pierwszą płytą była Armia. O co się zmieniło od tamtego momentu na scenie muzycznej? Jak pan postrzega te zmiany, które wydarzyły się? No to już minęło od tego czasu 30 lat prawie, to bardzo wiele się zmieniło. No ale całe szczęście jeszcze muzyka istnieje i to bardzo dobrze. Ludzie przychodzą na koncerty. Bardzo mnie to cieszy. Muzyka typu właśnie, jak państwo grają, punk, hardcore, troszeczkę muzyki metalowej, też z czego wiem, jest obecnie na takiej lekkiej odstawce. Bardziej są zespoły popowe, bardziej zespoły takie, powiedzmy, poprockowe. Jak w tym wszystkim się Armia odnajduje, jak pan to wszystko postrzega obecnie? Znaczy, my gramy po prostu swoją muzykę i nie oglądamy się na to, co robią inni. Po prostu staramy się robić rzeczy oryginalne przede wszystkim od tam 20 już chyba 7 lat. Najnowsza płyta, jaką państwo dali, była o nazwie Freak. Jak się udała ogólnie według pana płyta? Jak fani ją odebrali i jak odebrał ją rynek muzyczny? Mnie osobiście płyta się bardzo podoba. Natomiast fani odebrali ją różnie, ponieważ na tej płycie trochę gramy muzykę inną niż do tej pory przyzwyczailiśmy. Mianowicie pojawiły się elementy jazzu, a to jest nowość jakaś w naszym, że tak powiem, naszej historii, naszego zespołu. Natomiast ja nie gram płyt po to, nie nagrywam, żeby czyjeś oczekiwania spełniać. Więc jakby to nie są, nie nagrywamy nigdy płyt, jak to się mówi, pod publikę. Więc gramy to, co czujemy w danej chwili, ale ryzykujemy tym to, że na przykład to się ludziom może nie spodobać, na przykład. Ale jesteśmy szczerzy wobec samych siebie przede wszystkim. Ostatnio byłem na koncercie tutaj także Martyny Jakubowicz, która powiedziała coś takiego, że obecnie nagrywana muzyka, tak właśnie lekko snująca się, czy jazzowa, czy właśnie rock, są taką muzyką lekko, nie tyle, że odrzucaną, co mówi się, że ona jest za dobra na Polskę. Jaki chcieliby państwo obrać kierunek w najnowszej twórczości? Czy zostają państwo w Polsce, czy będą się państwo próbowali jeszcze promować jeszcze bardziej za granicę? Znaczy, no my jesteśmy zespołem z Polski, no. To generalnie interesuje nas tutaj publiczność w Polsce. No, niemniej jednak w dobie internetu tak naprawdę można promować swoje rzeczy na całym świecie, nie? Więc tutaj jeżeli ktoś słyszał o zespole Armia na świecie, a słyszał, no to może sobie na przykład na YouTubie zobaczyć to, co robimy. Natomiast my nigdy nie zakładamy sobie, jaką płytę nagrywamy. Ja nagrywam to, co w danej chwili czuję, no i tyle. Po prostu. I jeszcze nie wiem, jaka będzie płyta zespołu Armia nowa. No, znaczy, chciałbym wydać płytę, że będzie to płyta jakaś oryginalna i dobra. No, przede wszystkim o to chodzi. No.